Cześć, z tej strony Konrad, ekipa Xtreme Hardware. W dzisiejszym materiale opowiem na temat konfiguracji SLI, czyli rozwiązania ze stajni NVIDII w kwestii łączenia dwóch bądź większej ilości kart graficznych w celu uzyskania wyższej wydajności w grach, no tak, żeby po prostu móc cieszyć się większą ilością klatek na sekundę, większą płynnością, co za tym idzie, no i oczywiście najwyższymi możliwymi detalami, no po prostu bez kompromisu. Zacznijmy od tego, na jakie najczęściej można napotkać różnego rodzaju mity w internecie, które, no nie ukrywajmy, jeżeli ktoś bierze je na poważnie, to całkowicie jakby zdobywa względem SLI niechęć i nie jest zainteresowany tego typu rozwiązaniem, bo wydaje się takiej osobie, że to po prostu nie działa. Więc tak, mit pierwszy, często rozpowszechniany przez osoby, które właśnie z tą technologią nie mają styczności, więc teoretyzują, brzmi mniej więcej w ten sposób. SLI źle działa, nie działa, źle się skaluje, nie ma w ogóle żadnego sensu dokładania kolejnej karty, bo po prostu jest to strata pieniędzy, nic to nie da. Jest to mit pierwszy. Jak to wygląda z perspektywy użytkownika, jakim ja jestem, który już od kilku lat, no nie wyobrażam sobie generalnie, żeby w swoim komputerze nie mieć przynajmniej dwóch kart graficznych, a w zasadzie to dokładnie dwóch kart graficznych, bo też przerabiałem konfigurację Freeway, 4-way SLI i szczerze mówiąc to akurat w tym wypadku Freeway i 4-way, czyli 3 bądź 4 karty graficzne, to się dobrze nie sprawdza, w benchmarkach jest ok, ale w grach jest naprawdę z tym dużo problemów, więc tak, takich rozwiązań do gier absolutnie nie polecam. Natomiast jeżeli chodzi o dwie karty graficzne, to jeżeli mamy spełnione takie warunki jak odpowiednia platforma, odpowiedni procesor, odpowiednie karty graficzne, odpowiednia wiedza również, to daje to naprawdę mega kopa wydajności, daje również dużo frajdy, dużo przyjemności, jakby nie patrzeć, no i można powiedzieć, że są tak naprawdę, jest przewaga korzyści nad powiedzmy jakimiś tam problemami, które czasami bywają, jednak zaraz o tych problemach też opowiem. Mit drugi to to, że no, będzie piekarnik w komputerze, bądź trzeba mieć jakiś reaktor atomowy, reaktor jądrowy właśnie, żeby ten komputer odpowiednio był w stanie dostarczyć mocy kartom graficznym. Nie. Jeżeli chodzi o temperatury, sprawa wygląda w następujący sposób. Należy rozważać tylko i wyłącznie karty referencyjne, czyli w wypadku akurat, kiedy jesteśmy, kiedy ten materiał powstaje, to topowymi kartami graficznymi ze stajni NVIDII są Pascale, rodzina kart Pascal, więc karty Founders Edition. Dlaczego tak jest? Ponieważ karty Founders Edition, czyli referenty innymi słowy, posiadają turbiny, cała ich konstrukcja chłodzeń jest skonstruowana w taki sposób, no, że po prostu gorące powietrze jest wyrzucane poza obudowę, co w efekcie daje nam takie możliwości, iż po prostu wnętrze komputera nie jest podgrzewane, no i całe to gorące powietrze wydostaje się poza komputer, co za tym idzie, no zapewnia to znacznie lepsze temperatury kart graficznych, jak i środka komputera. Dlaczego tak jest? Cóż, jeżeli chodzi o karty referencyjne, to tak jak mówiłem, tutaj mamy właśnie te turbiny, które wrzucają powietrze. Jeżeli chodzi o karty niereferencyjne, tak zwane konstrukcje autorskie, to owszem, jeżeli chodzi o single GPU, czyli użycie jednej karty graficznej, korzyści są niezaprzeczalne, ponieważ mamy znacznie lepszą kulturę pracy, co też za tym idzie, oczywiście temperatury, jak i głośność. Pozwala to również zwiększyć bardzo często OC karty, ponieważ im mniejsze są temperatury, tym wyżej, szczególnie na Pascalach, karty się kręcą. Jednak to sprawdza się tylko i wyłącznie do rozwiązań single GPU, bo w momencie, kiedy chcemy zastosować dwie karty graficzne, niestety takie chłodzenia podgrzewają wnętrze komputera, tworząc, no nazwijmy to po imieniu, piekarnik wewnątrz komputera. Niedawno mój znajomy informował mnie o tym, że jeden jego z klientów, który upierał się na siłę, iż chce dwie, i to wersje niereferencyjne GTX-ów 1080, nawet nie Ti, tylko 1080, czyli kart, które no generalnie TDP względem swojej oferowanej wydajności mają naprawdę rewelacyjne. Cóż, klient upierał się, nie słuchał się tutaj kolegi, który chciał mu dobrze doradzić. No i po kilku miesiącach dwa naprawdę niereferencyjne, autorskie, konkretne GTX-y 1080 spaliły się. Padły im sekcje zasilania, ponieważ karty pracowały w bardzo wysokich temperaturach. Nie pomagały tutaj nawet ustawienia krzywej wentylatorów, ponieważ obudowa była na tyle mała, był na tyle zły przewiew, że no karty nie wytrzymały. Gdyby klient się posłuchał, nie byłoby problemów. Referenty mają to do siebie, że są zauważalnie głośniejsze oczywiście od kart niereferencyjnych, jednak najlepiej no, po prostu wodować karty, tak? Custom LC to absolutnie najlepsze rozwiązanie, szczególnie w wypadku topowych kart graficznych, ponieważ raz, że naprawdę zbija to niesamowicie temperatury kart, co za tym idzie, również kultura pracy jest znacznie lepsza, no i potencjał OC, jak i żywotność kart zwiększa się zauważalnie. Teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie
zasilania. Wiadomo, zasilacz warto kupować tak, żeby był zapas. Przykładowo, załóżmy, że cała platforma wraz z procesorem, karty graficzne, wszystko co mamy w komputerze pobiera w szczytowym momencie powiedzmy 800 W. Wtedy warto zainwestować w zasilacz 1000-1200 W po to, żeby był po prostu zapas. Dzięki temu zasilacz będzie chłodniejszy, będzie pracował z mniejszym obciążeniem, co za tym idzie, no po prostu też przełoży się to na jego żywotność. Tym bardziej no, zawsze warto mieć jakiś tam zapas, tak żeby no, wszystko miało ręce i nogi. Ja wychodzę oczywiście z takiego założenia, sam takie rozwiązania polecam, jak i sam się również do tego stosuję. Jak wygląda sprawa stricte z poborem energii, jeżeli chodzi o takie rozwiązania? Akurat jesteśmy przy rodzinie Pascali, więc weźmy na przykład, dajmy na to, 2 GTX-y 1080 plus na przykład procesor i 768-50K. Spokojnie, bez żadnych problemów, taka platforma zmieści się nawet z dużym zapasem poborze, w zasilaczu, tak to nazwijmy, w zasilaczu 750 W. Będzie zapas, ponieważ 2 GTX-y 1080 nie pobierają za wiele prądu. Każda z tych kart ma TDP w wysokości 180 W. No więc tutaj akurat, że tak powiem, w konfrontacji na przykład z GTX-ami 1080 Ti, to TDP jest zauważalnie mniejsze, ponieważ 1080 Ti mają 250 W. Do 1080 Ti polecałbym zasilacz 1200 W, tak żeby był ten zapas mocy, chociaż 900, 1000 W w zupełności by również wystarczyło, tak żeby zapewnić no, moc danym kartom graficznym. Jednym z fundamentalnych mitów jest kwestia procesora. No, można napotkać wiele opinii mówiących o tym, że a, na przykład do dwóch topowych kart graficznych starczy i5 bądź i7 mainstream. Jest to o tyle nieprawdziwe, że raz, że absolutnie żadne i5 ani żadne i7 mainstream, a w szczególności i5, nie starczy do wykarmienia dwóch topowych kart graficznych. Powiem więcej, nie starczy nawet do wykarmienia, akurat w wypadku i5, do wykarmienia dwóch midendów. Dlaczego tak się dzieje? Otóż do prawidłowego działania konfiguracji SLI potrzebny jest naprawdę mocny procesor. Procesor, który przede wszystkim posiada odpowiednią liczbę linii PCI Express, odpowiednią liczbę wątków oraz odpowiednio wysokie taktowania. Absolutnie 1i5 7600K nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej wydajności nawet jednemu GTX-owi 1080 Ti, a nawet ma problemy z GTX-em 1080 bądź w sporadycznych sytuacjach z GTX-em 1070. Oczywiście, jeżeli celujemy w monitor, który ma 120-144 Hz i chcemy odpowiednią liczbę klatek uzyskać. Bo jeżeli ktoś przykładowo gra sobie w Full HD w 1440p bądź w 4K na monitorze 60 Hz, to będzie ok. Taka i5 da radę. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chcemy osiągnąć więcej klatek, to nawet przy jednej karcie po prostu nie ma szans. Jak można zresztą zobaczyć w naszym innym teście procesorów i5-7600K versus 7700K, który można znaleźć na kanale. No ale wracając tutaj do tematu, jak sprawa wygląda z procesorem. Ok, skoro jesteśmy przy procesorze, to teraz jeszcze poruszę temat właśnie linii PCI Express. Jak to generalnie rzecz biorąc wygląda z technicznego punktu widzenia? Załóżmy, mamy jakiś tam procesor i7, na przykład 7700K, bardzo dobry mainstreamowy procesor i chcemy sparować 2 GTX-y 1080 albo 1080 Ti. No i ok, o ile przy jednej karcie, czy 1080, czy 1080 Ti, ten procesor naprawdę będzie dawał sobie radę bardzo dobrze, nie będzie żadnych problemów, jest to dobry wybór, to przy dwóch kartach niestety będzie się dusił, ponieważ wygląda to w ten sposób, iż przepustowość PCI Express razy 8 wynosi 8 GB na sekundę, PCI Express razy 16 wynosi 15,8 GB na sekundę, czyli tak naprawdę prawie 16 GB na sekundę, co zdwaja, jakby nie patrzeć, przepustowość PCI Express 8. I o ile akurat w wypadku jednej karty, taki 7700K, na którym będzie karta pracowała z przepustowością razy 16, całkowicie wystarcza, to w wypadku konfiguracji SLI procesor zapewni tylko i wyłącznie przepustowość obydwu kartom w wysokości 8 razy PCI Express, czyli każda z kart zamiast pracować z przepustowością razy 16, czyli 2 razy 16, będzie pracować z przepustowością 2 razy 8. Jak to się przekłada na wydajność? Cóż, weźmy pod uwagę na przykład 7700K kręcony do 4,8 GHz versus już leciwy, ale nadal bardzo wydajny i7-5930K kręcony do wysokości 4,6 GHz, gdzie różnica między tymi procesorami to 8 wątków versus 12 wątków, cache to 8 MB versus
15 mega na korzyść 5960K oraz linie PCI Express, czyli to, co jest absolutnie najważniejszym elementem, to po prostu 16 linii PCI Express w 7700K i 40 linii PCI Express w 5960K. Jak to się przekłada na wydajność? Oczywiście im mamy mniejszą rozdzielczość, tym ta różnica jest bardziej widoczna, bo przykładowo w 1080p czy 1440p różnice między tymi procesorami będą większe, zauważalnie większe niż przykładowo przy 4K. Jednak no, nawet w 4K przy zastosowaniu dwóch high-endowych bądź topowych kart graficznych są różnice. Tutaj akurat powiem na przykład o Battlefieldzie 1, w którym taki 7700K przy zastosowaniu dwóch GTX-ów 1080 Ti bądź Titanów X-Pascal notuje nawet około 20 klatek mniej względem 5960K. Oraz 25-30 klatek mniej versus 6950X. Jak to wygląda z perspektywy posiadacza konfiguracji SLI? Ja powiem w ten sposób. Zawsze wychodzę z założenia, że generalnie rzecz biorąc nie ma co się ograniczać. Co prawda kiedyś też myślałem, że no wystarczy odpowiedni procesor, na przykład miałem 4790K, mainstreamowy top w danym momencie, kiedy akurat Haswelle były królami na rynku wśród procesorów. No i kupiłem dwa Titany X Maxwell, również Maxwelle wtedy były właśnie topowymi kartami graficznymi na rynku, no i byłem zadowolony. A byłem zadowolony, bo nie miałem po prostu porównania. No i też myślałem sobie, nie, no skoro jest ok, są duże wzrosty wydajności, bo notowałem 50-60% wzrostów wydajności czasami nawet, to myślałem, że tak to musi chodzić. Jednak jak uświadomił mój kolega, który powiedział mi, żebym po prostu przeskoczył sobie na odpowiednią platformę, wtedy właśnie X99 z i7-5960K, nagle okazało się, że karty dostały dodatkowego kopa i z tego skalowania SLI w granicach tych 60%, kiedy to skalowanie było powiedzmy już takie najwyższe, udało się osiągnąć nawet wartości przekraczające niejednokrotnie 80%. Oczywiście zależy to wszystko od gry, od danego tytułu, bo nie każdy tytuł dobrze działa z SLI. Tutaj napomnę jeszcze o tym, iż nie zawsze profile defaultowe NVIDII, które są dostarczane wraz ze sterownikami, odpowiedzialne za odpowiednią obsługę danej gry właśnie w SLI, są dobre, więc często za pomocą programu NVIDIA Inspector warto sobie po prostu między tymi profilami się poprzełączać, poszukać optymalnego profilu do danej gry, który na przykład zapewnia dobrą wydajność w innej grze i w grze, w którą w danym momencie chcemy pograć. Natomiast tutaj nie będę się za bardzo nad tym tematem rozwodził. Przygotujemy w przyszłości osobny poradnik na temat profili SLI i tego, jak uzyskać no, jak najlepszą wydajność w danych grach przy danych konfiguracjach. Równie bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o konfigurację SLI, jest wybór odpowiednich kart graficznych, ponieważ to również jest związane z jednym z często powtarzanych mitów przez ludzi. Mianowicie ludzie twierdzą, że no, dwie mid-endowe karty graficzne zapewnią podobną wydajność jak jedna high-endowa bądź topowa karta graficzna. Absolutnie jest to jeden z fundamentalnych błędów, jeżeli chodzi o właśnie konfiguracje złożone z dwóch kart graficznych, ponieważ nie ma szans to działać dobrze. Już tłumaczę, jak to wygląda. Weźmy na przykład dwa GTX 960 versus jeden GTX 980. Akurat tutaj mówię o Maxwellach, ponieważ w wypadku Pascali GTX 1060 nie posiada możliwości łączenia w SLI z drugim GTX-em 1060. Według mnie jest to bardzo dobry ruch ze strony NVIDII, ponieważ pozwoli to po prostu uniknąć no, zbędnych sytuacji, gdzie ktoś wyrzuca pieniądze w błoto w wypadku kupowania drugiej mid-endowej karty zamiast po prostu jednej high-endowej bądź jednej topowej. Dobra, mamy dwa GTX 960 i załóżmy w grze, na przykład w Wiedźminie, na ustawieniach Full HD, ze wszystkim na maksa, mamy jakąś tam lokację i dwa GTX 960 wygenerują 84 klatki w danej lokacji, w danym miejscu testowym. Jeden GTX 980 wygeneruje na przykład 78 klatek w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o FPS maksymalny. Czyli w tym wypadku no tutaj te dwa GTX 960 wygenerowały więcej klatek, chociaż w realiach tak naprawdę akurat w tej grze no z racji tego, że skalowanie SLI w Wiedźminie 3 jest powiedzmy przyzwoite, ale nie jakieś super, i tak dwie takie 960 nie zapewniłyby większej ilości klatek. No ale załóżmy, że wartości są podobne. To tak, w wypadku, kiedy widzimy takie, a nie inne liczby, płynność jest naprawdę na przyzwoitym poziomie, jest ok. Ale teraz zwróćmy uwagę na FPS minimalny, który jest przede wszystkim kluczowy, jeżeli chodzi o konfigurację SLI.
ponieważ w SLA jest tak, że jeżeli mamy mniejszą ilość klatek, to rośnie input lag, czyli jednym słowem cała responsywność, cały komfort rozgrywki po prostu leci na łeb, na szyję względem jednej karty, bo przykładowo 40 fps na dwóch kartach, jeżeli chodzi o odczucia płynące z grania, stoją na niższym poziomie niż te same 40 fps na jednej karcie. No tak to po prostu działa. Więc weźmy pod uwagę, że na przykład takie dwa GTX 960 wygenerowałyby 42 klatki w FPS-ie minimalnym, a GTX 980 wygenerowałby w tym samym miejscu na przykład 39 klatek. Mimo wszystko te 39 klatek byłoby znacznie bardziej komfortowe w odbiorze niż te 42 klatki. Tutaj nie ma co się sugerować czystym FPS-em, więc bardzo często, kiedy ludzie patrzą na benchmarki, gdzie na przykład dwie karty, dajmy na to dwa GTX 1070, generują na przykład 10 klatek więcej niż jeden GTX 1080 Ti, to i tak będzie na takiej 1080 Ti no bardziej komfortowa rozgrywka. Ale wracając do tematu, jeżeli chodzi o to, jak powinno się robić właśnie konfigurację SLI, to odradzam, wręcz kategorycznym błędem jest budowanie takich konfiguracji w oparciu o karty mid-endowe, bo po prostu nie będzie to działać. Ja tu mówiłem o grze, w której to skalowanie jest całkiem ok, bo Wiedźmin naprawdę daje radę z SLI, ale mamy również gry, gdzie skalowanie jest znacznie gorsze. Mamy gry, gdzie skalowanie jest lepsze, ale to i tak, no, to trzeba iść wtedy na kompromisy. Jeżeli chcemy łączyć dwie mid-endowe karty jeszcze z procesorem, który się do tego nie nadaje, no to tak naprawdę mamy niesamowitą receptę na konkretną tragedię wydajnościową, bo nie ma to szans po prostu dobrze działać. Ja wiem, że często ludzie na przykład twierdzą, że mają jakieś tam i5 plus 2 na przykład GTX 960, 2 GTX 760 i tak dalej i są zadowoleni. Jasne, są zadowoleni, bo po prostu nie mają porównania. I z tego to wynika. Zawsze jedna mocniejsza karta graficzna będzie znacznie lepszym wyborem niż dwie słabsze karty graficzne. Ja podam tutaj przykład, którego daleko nie trzeba szukać, bo dotyczy bezpośrednio mnie. Jakiś czas temu zmieniłem dwa Titany X Maxwell, które były chłodzone cieczą, na dwa Titany X Pascal, które również są chłodzone cieczą. No i wiadomo, jeżeli chodzi o dwie karty, dwie topowe karty zmienione na dwie topowe karty, no to różnica jest duża, bo dało mi to około 60% zysków wydajnościowych. Natomiast no wiadomo, 2 versus 2, no to oczywisty był wynik końcowy. Jednak w wypadku jednej karty też zaobserwowałem ciekawą rzecz, ponieważ dwa takie Titany Maxwell, akurat podkręcone do wartości, które zapewniały im wydajność jak trochę kręcone, no stokowe bądź troszkę kręcone GTX 1080, to te dwa Titany Maxwell zapewniały wydajność 20-25 maksymalnie procent wyższą, i to nie w każdej grze, od jednego Titana Pascal również po OC. Co przekładało się nieraz na to, że na przykład przy FPS-ie minimalnym miałem 5 do 10 klatek więcej na dwóch Titanach Maxwell niż jeden Titan Pascal. Przy FPS-ie maksymalnym owszem miałem na przykład 15-20 klatek na dwóch Titanach Maxwell, jednak w ogólnym rozrachunku, kiedy chciałem sobie pograć w jakąś grę, gdzie SLI nie działało dobrze albo w ogóle nie działało i musiałem jedną kartę wyłączać, no to po prostu no, traciłem na wydajności, tak? No, co z tego, że były dwie wcześniejsze generacji topowe karty graficzne, skoro nie były w stanie zapewnić takiej wydajności jak jedna karta graficzna topowa kolejnej generacji z racji tego, że po prostu SLI źle działało. Więc zawsze warto zmieniać po prostu karty z topowych nawet poprzedniej generacji na topowe przyszłej generacji, bo no, daje to konkretne korzyści. No ale ja tutaj mówię akurat o kartach topowych, tak? Dajmy na to przykład dwóch GTX-ów 1070 w rodzinie Pascal versus jeden GTX 1080 Ti. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie jeden GTX 1080 Ti. Powiem więcej, nawet 1080 Ti kręcony zapewnia wydajność zazwyczaj niewiele większą, 10-15 klatek mniejszą od dwóch połączonych GTX-ów 1080, które nie są kręcone. Mówię o 1080-kach, więc dwie 1080-ki tak naprawdę też są gorszym wyborem niż jeden Titan X Pascal albo GTX 1080 Ti w ogólnym rozrachunku, ponieważ w grach, gdzie to SLI będzie się świetnie skalować, jasne, będą wzrosty wydajności względem jednego GP102, natomiast w grach, gdzie to SLI będzie chodziło gorzej,
często można napotkać na mniejszą wydajność i generalnie gorsze odczucia płynące z rozgrywki. Ok, więcej i bardziej szczegółowo na ten temat, na wszystkie te tematy, które tutaj omówiłem, będzie można przeczytać w artykule. Natomiast teraz powiem, jak wygląda sprawa testów, do których zaraz przejdę, jakie karty brały w tych testach udział, jakie procesory, na jakich ustawieniach i jakich różnic można było się spodziewać. Więc tak, pierwszy procesor to najszybszy na ten moment dostępny na platformę mainstream, i7-7700K Kaby Lake, przetaktowany do wartości 4,8 GHz. Jest to naprawdę bardzo wydajny procesor w połączeniu z każdą topową kartą graficzną dostępną na rynku na ten moment. Z jedną kartą graficzną ten procesor daje sobie świetnie radę. Drugi procesor to leciwy już Haswell E, czyli i7-5930K, podkręcony do wartości 4,6 GHz. No i trzeci procesor to topowy procesor na platformę X99, Broadwell E i7-6950X, podkręcony do wartości 4,4 GHz. Tutaj bardzo ważne informacje a propos wszystkich procesorów. 7700K posiada 4 rdzenie i 8 wątków. 5930K posiada 6 rdzeni i 12 wątków, no a 6950X to procesor posiadający 10 rdzeni i 20 wątków. Czyli tutaj mamy różnicę pomiędzy wątkami, które są, jakby nie patrzeć, no bardzo konkretne między tymi procesorami. Kolejna sprawa to ilość posiadanego cache'u. 7700K posiada 8 mega cache L3, 5930K 15 mega cache L3 oraz 6950X 20 mega pamięci podręcznej cache L3. To tak wygląda sprawa między tymi procesorami, plus oczywiście fundamentalny aspekt tych wszystkich procków to posiadanie linii PCI Express. Zarówno 5930K, jak i 6950X posiadają 40 linii PCI Express, co pozwala przy konfiguracji SLI złożonej z dwóch kart graficznych zapewnić im przepustowość w wysokości 2x16 PCI Express, a w wypadku 7700K, który posiada tych linii PCI Express jedynie 16, obydwie karty będą pracować z przepustowością razy 8. Jak to się przekłada na wydajność końcową w grach? Cóż, dajmy na to tutaj, ponieważ przykładowo 5930K bądź 6850K można nabyć za stosunkowo niewielkie pieniądze, w tym momencie około 2000-2300 zł, także niewiele więcej względem 7700K. No a jednak wydajność w SLI jest drastycznie większa, ponieważ oczywiście im mamy mniejszą rozdzielczość, tym te różnice wydajnościowe bardziej widać. Natomiast no, różnice między chociażby 7700K a 5930K nawet są widoczne w 4K i nie jest to zasada powiedzmy 2-5%, ale 15-20%. Oczywiście tą różnicę również pogłębia i7-6950X względem 7700K, gdzie przykładowo w jednej grze Watch Dogs 2 przy minimalnym FPS-ie różnica między 7700K a 5930K wynosiła dokładnie 55%, a między 7700K a 6950X aż 75%, czyli no praktycznie niemalże dwukrotnie większą ilość klatek był w stanie zapewnić 6950X. Przy zastosowaniu dwóch Titanów X-Pascal, podkręconych dwóch Titanów X-Pascal na chłodzeniu powietrznym. Karty obecnie są zwodowane, jednak czekałem z zwodowaniem tych kart, aż zakończę te wszystkie testy. Więc generalnie rzecz biorąc, powiem tak. Tutaj jeszcze bardzo ważnym elementem jest to, iż mostek High Bandwidth SLI naprawdę bardzo pomaga platformie Z270, na której osadzony jest 7700K w skalowaniu kart. Robiłem również testy mostka HB versus mostek Flex i tam naprawdę była tragedia. Także tutaj można powiedzieć, że Nvidia wraz z mostkami HB wyszła z pomocną ręką, że tak to określę, i pozwoliła co nieco zwiększyć skalowanie dwóch topowych kart graficznych na procesorze, który tych linii PCI Express za mało posiada, żeby po prostu być w stanie odpowiednio wykarmić dwie topowe karty graficzne. Jednak i tak zalecam używanie odpowiedniego procesora, minimum tego chociażby i7-6850K, który posiada 40 linii PCI Express, bądź i7-5930K, który posiada również 40 linii PCI Express. Obydwa procesory to naprawdę bardzo wydajne jednostki na platformę X99. Oczywiście teraz, akurat w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, weszła platforma Intela X299, jednakże procesor, który zapewnia 40 linii PCI Express, to i9-7900X, który kosztuje $999. Opowiem jeszcze o kwestii ograniczania kart graficznych przez procesor, czyli tak zwanym bottlenecku. Cóż, absolutnie każdy z tych procesorów, począwszy od 7700K, poprzez 5930K, na 6950X kończąc,
nie był w stanie do końca wykarmić, zapewnić odpowiedniej wydajności dwóm Titanom X Pascal. No, po prostu mamy taką sytuację na rynku już od jakiegoś czasu, że karty graficzne tak niesamowicie wyprzedziły swoją wydajnością procesory, że nawet topowe procesory nie są w stanie wykarmić topowych kart graficznych. I tak, bardzo dobrym przykładem na to jest to, co można zauważyć w testach, że niejednokrotnie w rozdzielczości 1080p mamy mniej klatek niż w rozdzielczości 1440p. Testy powtarzałem wielokrotnie. Wynika to z tego, iż karty graficzne po prostu oczekują na procesor. Procesor nie jest w stanie nadążyć z generowaniem odpowiedniej wydajności tak, żeby dostarczyć ją kartom graficznym, przez co widzimy tego rodzaju anomalie, można powiedzieć absurdy, ukazujące jasno, że na przykład w 1440p mamy więcej klatek niż w 1080p. No i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, co by było, gdyby ktoś chciał na przykład na nieodpowiedniej platformie, na przykład na i5, wsadzić sobie dwa GTX 1080 bądź 1080 Ti, bo też ludzie robią tego typu niestety niezbyt przemyślane decyzje, myśląc o tym, że no na przykład w 4K będzie dobrze. Absolutnie nie, bo jak będzie można zobaczyć w testach, nawet topowy mainstreamowy procesor 7700K nie jest w stanie bardzo często zapewnić wydajności w 4K wyższej niż 5960K bądź 6950X, co po prostu oznacza jawne ograniczanie kart graficznych przez procesor. Tutaj zaznaczę jeszcze bardzo ciekawe zjawisko, mianowicie chodzi o to, iż niejednokrotnie, no w kilku akurat wypadkach możemy zaobserwować to, iż 7700K zapewnia podobną bądź marginalnie wyższą wydajność od 5960K oraz 6950X, ale tylko i wyłącznie w rozdzielczości 4K. Jest to wynikiem tego, iż po prostu niektóre miejsca testowe no mają taką swoją specyfikację, że tam najbardziej karty graficzne są odpowiedzialne za generowanie ilości klatek i ta ilość klatek jest znacznie mniej zależna od procesora, więc poprzez to, mimo tego, że tutaj 7700K posiada mniej wątków, mniej cache'u, mniej linii PCI Express od 5960K oraz 6950X, to z racji tego, że karty graficzne są tak mocno dociążone, a rola procesora maleje, mamy większe wyniki. Przyczyną tego jest to, iż po prostu 7700K jest taktowany o 200 MHz wyżej od 5960K oraz 400 MHz wyżej od 6950X oraz posiada najwydajniejsze IPC z tych wszystkich procesorów. Czyli po prostu tak, Kaby Lake posiada najwydajniejsze IPC, na drugim miejscu jest Broadwell, który posiada około 5% wolniejsze IPC od Kaby Lake'a i Haswell E, który posiada około 3-5% wolniejsze IPC od Broadwella E i około 10% wolniejsze IPC od Kaby Lake. Z tego powodu w niektórych właśnie sytuacjach możemy zaobserwować takie wyniki. Jednakże nie ma co się tym sugerować, ponieważ w zdecydowanej większości wypadków i tak znacznie większy komfort rozgrywki zapewnią procesory posiadające 40 linii PCI Express niż procesor posiadający 16 linii PCI Express. Nie będzie również problemów ze stuterem. Ok, żeby nie przedłużać, bo i tak wszystko będzie można zobaczyć czarno na białym w materiale oraz przeczytać dokładnie sobie w artykule, powiem, jak wyglądają średnie różnice oraz maksymalne różnice pomiędzy tymi procesorami. Dajmy na to 7700K versus 5960K. Różnica na korzyść 5960K, średnia różnica, to około 20%. O tyle więcej klatek jest w stanie wygenerować przy zastosowaniu dwóch Titanów X Pascal 5960K względem 7700K. Oczywiście czasami różnice są mniejsze, na przykład 5-10%. W Watch Dogsie 2 przy minimalnym FPS-ie różnica w takim skrajnym wypadku maksymalnym doszła do 55%. Jednak nie ma co się tym sugerować, bo jest to jednorazowy wyskok. No ale tak jak mówię, średnia różnica to 20-25% na korzyść 5960K. Pomiędzy 7700K a 6950X różnice wahają się w granicach pomiędzy 5% a około 30% na korzyść 6950X i akurat również w wypadku Watch Dogsa 2 tutaj w skrajnym wypadku mamy nawet korzyść 6950X przekraczającą 70%, dochodzącą do 75% względem 7700K, czyli no praktycznie podwójną ilość klatek był w stanie zapewnić 6950X. Jednak Watch Dogs 2 to gra z otwartym światem, która bardzo solidnie korzysta z dodatkowych wątków procesora i no, nie jest do końca dobrze zoptymalizowana, także jakby nie patrzeć, no tutaj mocarne procesory są w stanie pokazać pazur. Jak wyglądają różnice między 5960K a 6950X? Szczerze mówiąc, myślałem, że będą większe. Jeżeli chodzi o gry,
to różnice wahają się w granicach 5 do 20%, uśredniając 10-15% na korzyść 6950X, także różnice nie są jakieś drastyczne, no ale jeżeli chodzi o ilość klatek, nieraz to się przekłada na 15-20 klatek, także dla mnie jest to akurat wystarczająco, żeby po prostu sobie tego procka zmienić. No oczywiście w renderingu, w zastosowaniach profesjonalnych różnice są znacznie większe, no ale tutaj mamy materiał stricte na temat gier i tego, jak to działa w SLI, także akurat w tym wypadku różnice między tymi procesorami są dosyć niewielkie, więc jeżeli przykładowo posiadasz dobrego Haswella E, na przykład 5960K, 5960X, bądź Broadwella E, 6850K, 6900K, to jeżeli chodzi o gry, nie ma sensu zmieniać na 6950X. Ok, zapraszam Cię do kolejnych materiałów, przeczytaj sobie również artykuł, zobacz jak procesory zachowują się każdy względem każdego, tutaj zobaczysz w teście. No i cóż, subskrybuj nasz kanał, zapraszamy Cię do kolejnych testów, do kolejnych materiałów, artykułów. Jeżeli masz jakieś sugestie, napisz w komentarzu, jesteśmy otwarci na sugestie i działamy dalej. Także zapraszamy Cię serdecznie, oglądaj nasze materiały, subskrybuj nasz kanał, dowiaduj się jeszcze więcej. A będzie warto, bo pojawi się mnóstwo bardzo ciekawych materiałów. Pozdrawiam Cię serdecznie. Konrad, ekipa Xtreme Hardware. Cześć!